litewski minister Cezary Grabarczyk mówi, że za Papierskiego w MPK się poprawiło. Nie doprecyzował tylko komu. Papierskiemu na pewno. A ten wyświetlacz reklam został zaprojektowany przez genialnego debila paranoika Wilczka. Czyli nie może to niestety działać. Genialny debil bowiem kopie stałe nagetraki w kącie 60 stopni Celsjusza na wysokości 2 km, co jest ważne dla pilotów. Pozdrowienia dla kandydata na osła do Sejmu Cezarego Grabarczyka. O urojonych niewłaściwych zachowaniach pasażerów. Dlatego Cezary Grabarczyk ma głowę razem z papierkiem. Może wytłumaczeniem problemów Papierskiego i Cezarego Grabarczyka jest właśnie to. Alkohol nieodwracalny niż te komórki mózgowe. O czym można się przekonać, słuchając protekowanej Cezarego Grabarczyka Hanny Zdanowskiej, żydowskiej prezydent Łodzi. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, żeby jeden sklep z alkoholem przypadał na 1500 mieszkańców, w Polsce przypada na 250. Rothschildowie i Rockefellerowie zrobili to, co zarówno Hitlerowi, Żydowi i Stalinowi się nie udało. Zaledwie 26 lat. Tak zryć Polaczkom berety.